Rozeta ze wstążki. Przytapiamy koniec czerwonej wstążki, żeby się nie strzępiła. Odcinamy kilkanaście kawałków dwustronnej taśmy klejącej. Pierwszy kawałek przyklejamy po wewnętrznej stronie wstążki, tuż przy końcu. Odklejamy zabezpieczenie taśmy. Formujemy pętlę i przyklejamy koniec do wstążki. Przyklejamy nowy kawałek taśmy na końcu wstążki. Formujemy drugą pętlę. Przyklejamy wstążkę tak, aby jej reszta była po prawej stronie pierwszej pętli. Na środku przyklejamy nowy kawałek taśmy. Formujemy trzecią pętlę, umieszczając resztę wstążki po prawej stronie drugiej pętli. W ten sposób formujemy pozostałe pętle. Przy ostatniej pętli przytapiamy koniec wstążki. Z białej wstążki formujemy drugą część rozety. Pętle powinny być nieco mniejsze niż na czerwonej. Odcinamy kawałek białej wstążki o długości około 5 cm. Przytapiamy jego końce. Na wewnętrznej stronie na jednym końcu przyklejamy kawałek taśmy dwustronnej. Zwijamy pasek w pętlę i sklejamy. Kolejnym kawałkiem taśmy przyklejamy wstążkę do białej połowy rozety. Również za pomocą taśmy łączymy połówki rozety ze sobą. Ostatnie dwa kawałki taśmy przyklejemy pod spodem. Posłużą one do przymocowania rozety do ubrania.
Rozetę nosimy podczas państwowych świąt i uroczystości. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj lub odwiedź naszą stronę. Zapraszamy też na Facebooka.